дается классов сильно вообще. То есть, наверное, должен на сезон уже в классе и уже знать, в каких классах, а если со специальными на аккордеоне, то не так, значит, и же их надо разрешать. Я думаю, что это będzie prawdopodobnie funkcjonowała dalej na stacji kaplą, żeby jak to jest przyjęte. Chodzi nawet o łatwość wypowiedzenia. Proszę Państwa, zarówno na terenie Niemiec, ale nie tylko, no też mówimy o Europie, w poszczególnych krajach są różne nazwy i imionami czy nazwiskami naszych rodaków, Polaków, są różne nazwane obiekty, także w Niemczech. Także tutaj nie widzę jakiegoś, tym bardziej, że jesteśmy, no staramy się dołączyć do tej Unii Europejskiej, w związku z tym ja myślę, że wręcz odwrotnie, jeżeli nadamy nazwę tej przystani nazwiskiem tegoż kapitana, który jest postacią bardzo znaną w Niemczech i ogólnie szanowanym, bo ileś tam różnych nazw, obiekty niemieckie przybrały jego imieniem, to myślę, że w ten sposób mamy szansę przyciągnięcia żeglarzy niemieckich. A jak wiecie Państwo, tych żeglarzy no, nie brakuje. Nie brakuje, bo w samym Lubinie to jest kilkaset tysięcy. Także tu była intencja taka, że powieszenie tam jakiejś tablicy z historią tego kapitana, umieszczenie tego w internecie, to jest dobrą promocją naszej gminy. Dobrą promocją naszej gminy. Natomiast to Państwo zadecydujecie, czy ma być tak, czy ma być inaczej. Ja również miałem takie wątpliwości, jak Pan Radny Szczerczyk, tak? Ale po przemyśleniu i po posłuchaniu opinii żeglarzy, a przede wszystkim Pana Kubiaka, i nie tylko, no przekonali mnie do tego, że jednak z tego może być jakaś korzyść, bo właśnie może przyciągnąć niemieckich żeglarzy, a my przecież chcemy jakieś zarabiać pieniądze. Słyszałem tu przed chwilą również z Państwa, że gmina jest turystyczna. Czy ma być turystyczna? No więc myślmy o tej turystyce, myślmy o tym, żeby tych turystów przyciągać w różny sposób. To jest moje zdanie, ale to jest inne zdanie, proszę Państwa. Proszę. Czy ja tak jak Pan Burmistrz przychylam się, ponieważ jest to osoba urodzona tu, właśnie w pobliżu z Legnicy, to nieważna jest nacja. Ważna jest osoba, co ona sobie reprezentuje. Jest to wielki kapitan, to nie jest jakiś tam kapitan, który ma ogromne zasługi, jeżeli chodzi o żeglarstwo, bo czytamy, że ma wymyślił różne rzeczy, które do dzisiaj służą żeglarzom, powiedzmy. I tak jak powinniśmy właśnie uświetnić tablicą jego osobę i ta nazwa byłaby, uważam, dobra dla naszej przystani. My możemy z czasem tą nazwę odpowiednio wykorzystać, oczywiście w promocji tejże przystani. To, że ta przystań wymaga jeszcze dopracowania, ona nie jest doskonała na dzisiejszej, ale kiedyś będzie doskonała, niedługo i wtedy tu lekarze będą się pojawiać. A proszę zwrócić uwagę, ile jest obiektów nazwanych imionami byłych mieszkańców Szczecina. Ile tam w Szczecinie jest i ulica, i place. No trudno się od tego jakby odciąć. No trudno się odciąć. Jesteśmy zgodni. Pan Radny wspomniał, żeby kogoś innego zaproponować, może nie ma jakieś propozycje konkretne. Przemyślenia? Mam jakieś. Ja chciałem Pani się z historią zapoznać i przedstawić, dlatego się było dobrze, ponieważ mało czasu miałem, żeby przygotować materiał. Postaram się na radę przygotować pozycję.
że się Państwo stali wcześniej, żeby się zapoznać z materiałem. Ja proponuję, proszę Państwa, jednak przegłosować, dlatego że Pan Radny oczywiście ma możliwość przekonać Radę na posiedzeniu, na sesji Rady. Dzisiaj jest staje projekt uchwały na komisji. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Tak, proszę. Jeżeli można. To czy wyjeżdżając na wakacje, tak, bierzemy pod uwagę nazwę tej miejscowości, czy lokalizację, pogodę, chodzi o warunki klimatyczne, bazę noclegową, ewentualnie kuchnię i ceny, tak? Więc ta nazwa troszeczkę jest na dalszym planie, jeżeli chodzi o wybór. Jeżeli marina będzie solidna, tak, będą miejsca noclegowe, dobra kuchnia, to myślę, że to nazwa już nie będzie tak ważna. Oni będą wracali do skomunatu, jak to się będzie nazywało. Zgadza się, ale też ta nazwa, tak jak tu jest w projekcie uchwały pisane i ten program jest przedstawiony przez pana Turniaka, że to może nam to, miejmy nadzieję, w uzyskiwaniu jakichś innych pożytków, czyli jak tutaj jest na przykład napisane odnośnie tych regat, Stępnica, Hamburg i wszyscy jeszcze inne głosy. Tak, tak, no to się też już jest rozpoznawane na całym świecie. Mimo, że to jest Polska, to będzie Polska. Czy na miejscowych to dalej będzie... Na miejscowych dalej będzie to nasza praca, ale... Gdzieś tam ktoś, być może z Berlina, czy gdzieś z jakiegoś innego portu, gdzieś tam bałtyckiego, to nie będzie sobie kojarzył dzikiej plaży. Inaczej na dziką plażę to nikt nie przypłynie. Znaczy na dziką plażę my, jak chodziliśmy, tak będziemy chodzić na dziką plażę, tak? Ja myślę, że mamy jeszcze następny obiekt, który jest bardziej pokazały. Tutaj to można mówić o przystani żeglarskiej, a już na kanale miejskim można mówić o marynie. I również tam przecież Państwo możecie przystać na kanale miejskim nazwać na przykład nazwiskiem jakiegoś wspaniałego polskiego żeglarza czy takiego innego. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? Nie. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stępnicy jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy przystani jachtowej w Stępnicy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Dwie osoby. Przechodzimy do punktu 9. W sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020. Proszę. Proszę bardzo. Proszę Państwa, poprzednio oczywiście zadaniem gminy jest uchwalenie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, taki program mamy, ale w tym obecnym programie trzeba poprawić przede wszystkim nazwę, ponieważ obecny program brzmi program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar. Nie ma tych dwóch słów jak przemocy w rodzinie. W związku z tym to już jest ta zmiana. Ja wprowadziłam jeszcze do projektu lata 2015-2020, ponieważ każdy program musi mieć ramy czasowe i realizację w ramach czasowych. Troszeczkę zmodyfikowałam od obecnego, czyli wprowadziłam diagnozę z informacji, jakie posiadamy i z ankiety, którą przeprowadziliśmy. Tak, że Państwo przeczytaliście, to mogliście się zapoznać, że nawet z interwencji policji narastają nam te interwencje, zjawisko przemocy jest w gminie Stępnica. Zajmujemy się tym bardzo intensywnie, a człowiek jest to bardzo trudną pracą, ale robimy to możemy. Także wnoszę i proszę o panowie, wnosi o uchwalenie programu. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa pytania co do projektu, co do samego programu? Chciałbym coś powiedzieć. Proszę Panie Andrzeju. Pani powiedziała, że problem narasta, może świadomość ludzi narasta i to po prostu zaczyna się o tym mówić i tego, no ja
myślę, że to znaczy świadomość, przemocy jest więcej, czy... Zamknięcie świadomość społecznej właśnie w społeczności lokalnej jest na poziomie 70-80%, jeśli chodzi o zjawisko przemocy. Natomiast narasta nam też spożywanie alkoholu. I awantury domowe pojawiają się przede wszystkim na tle alkoholowym, a co za tym idzie, zaczyna się agresja, wyzwiska. Więc zjawisko przemocy jest i ona narasta, bo i stres życia codziennego szybko się kumuluje, więc wiele czynników, tak? Ale reagujemy na każdą, na każde sytuację. Robimy co możemy, co prawda, mniejsza się liczba niebieskich kart, ale nie chciałabym zapytać. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu kolejnego, 10. W sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników. Również, proszę Państwa, jak macie w uzasadnieniu do tego projektu uchwały. Zgodnie z prawem o ustroju sądów powszechnych, Rada Miejska w Stepnicy powinna zgłosić kandydatów na ławników na nową kadencję. Żeby to czynić, to powinna być powołana komisja. Zespół, tak. Ale zespołowi kto proponuje kandydatów na ławników? To znaczy ja uważam, że powinniśmy na sesji powołać członków komisji. No nie właśnie, no ten zespół będzie jakby powoływał tych, tak? W związku z tym nie jestem tutaj uchwały. Myślę, że tu słuszna uwaga jest pani radnej Potomskiej, że z samej treści uchwały trudno dyskutować, natomiast zespół można powołać na sesji. Na sesji. No bo nie wiem, jak Państwo podacie. Tak jak wiedziałem, że uważa pani Ania, żeby przychylić się do jej opinii, żeby powołać zespół na sesję. Wtedy są wszyscy członkowie i wtedy będziemy mogli wybrać. Czyli jeśli chodzi o punkt 10, został on przyjęty do wiadomości. No można też dwóch. Ale nie, no to nie ma. Nie. Czyli punkt 10, koleżanki i koledzy radni przyjęli do wiadomości, decyzja będzie podjęta na sesji. Przechodzimy do punktu 3. Ocena zasobów pomocy społecznej. Przedstawia corocznie zaświadczenie cyklu zależnego w sesji oceny zasobów pomocy społecznej. Oczywiście na tym narzędziem, gdzie wszystko to, co wyglądamy w obszarze polityki społecznej, jest zawarte w tych tabelkach. Wierzę, że Państwo przeczytaliście. Mi też czasem trudno się połapać, zwłaszcza w tych wskaźnikach. Gdzie możemy tutaj, daje nam to obraz skali problemów społecznych, jak również wydatków na pomoc społeczną. Nie tylko, ale można zwrócić uwagę, jaki jest procent bezrobocia, jaką mamy infrastrukturę. Jak widać, liczba mieszkań nam wzrosła, w gminie doszło do, że mamy jeden żłobek w porównaniu do lat poprzednich i co jest prognozą na również na lata następne, co też pozwala jakby na planowanie budżetu, jeśli chodzi o obszar polityki społecznej. Może jakieś pytania? To jest dużo, jak miałem tabelkę po tabelce. Przepraszam, czy ktoś z Państwa pytania?
co do oceny zasobów pomocy społecznej. Ja bym chciała jeszcze tylko powiedzieć, że zadania do pomocy społecznej dochodzą corocznie. Za tym nie idą żadne pieniądze z budżetu państwa. To są wszystko środki własne. I również nie są etaty, wręcz nawet w tym roku w porównaniu do roku oceny mamy o jeden etat mniej, a coraz więcej pracy, ale jak to sobie radzimy. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy. Punkt 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok. Sprawozdanie obejmuje działalność z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą, która została przyjęta przez Radę Gminy w 2013 roku. I w 2014 roku były wspierane głównie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, kultury sztuki, ochrony kultury dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i przeciwdziałanie uzależnieniu patologiom społecznym. I zgodnie z tym sprawozdaniem na wsparcie poszczególnych rodzajów zadań gmina przeznaczyła w ubiegłym roku środki w wysokości 22 021,71 zł. Liczba organizacji biorących udział w ogłoszonych konkursach wynosiła 10. 23 organizacje podpisały, 21 organizacji podpisało, znaczy przepraszam, 21 umów zostało podpisanych z tymi 10 organizacjami. Złożone zostały 23 oferty. I nie wiem, czy tutaj wymieniać Państwu poszczególne, na co poszczególne organizacje otrzymały środki. To wszystko, ten wykaz organizacji, które otrzymały środki w 2014 roku, znajduje się w załączniku do sprawozdania. Także nie wiem, czy to Państwa, jeśli byłyby jakieś pytania, to ja bardzo chętnie odpowiem. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa pytania co do sprawozdania? Proszę. Znaczy ja chciałam tylko zapytać, czy wszystkie 21 zadań, na które zostały podpisane umowy z tymi przedstawicielami różnych organizacji, zostały prawidłowo wykonane, nie było do nich zastrzeżeń i pieniążki były wydatkowane prawidłowo? Wszystkie sprawozdania, które, wszystkie zadania, które były realizowane w ubiegłym roku, zostały, sprawozdania zostały złożone do tych zadań. Jeśli były jakieś uwagi, to zostały na bieżąco organizacje były proszone o korektę tych sprawozdań i wszystkie zostały tutaj rozliczone. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania co do sprawozdania? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa pytania? Proszę. Już mówię, Rada jest, przepraszam, Komisja jest dlatego tak wcześnie, że o godzinie 16 wchodzi już Komisja do Spraw Społecznych, a jest to uwarunkowane tym, że no, po prostu przyjechali panowie z energetyki i pan, który referował nam tutaj ten nasz nowy program energetyczny. Później będzie to tak, jak było ustalone. Normalnie. Czy ktoś z Państwa jeszcze w wolnych wnioskach? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam posiedzenie Komisji do Spraw Gospodarki Budżetowej. Dziękuję bardzo.
Thank you.